W tym roku gościmy bardzo dużo załóg z zaprzyjaźnionego klubu Citroen Klub Poznań, którzy przyjeżdżają oldtimerami. I właśnie od nich mamy dwa CV-ki i jeden DS, prawdziwa perełka na naszym rajdzie, tak samo jak na zeszłorocznym, ponieważ są to osoby, które gościmy już któryś raz z kolei. Jesteśmy klubami zaprzyjaźnionymi, odwiedzamy się wzajemnie. Do tego mamy nowe samochody, nowe, nowsze, starsze. Oprócz tego mamy kilka załóg zaprzyjaźnionych, które nie przyjeżdżają Citroenami, bo tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę i o to, żeby zrzeszyć ludzi pozytywnie zakręconych, a nie o to, żeby wszyscy jeździli z terenem. Ten samochód został nabyty przeze mnie w Niemczech 8 lat temu. Trzeba było go remontować, dlatego przez 5 lat jeździłem do Utrechtu, gdzie odbywały się takie targi części nowych, używanych. I po tych 5 latach udało się ten samochód skompletować i on wygląda tak jak w tej chwili. Francuski van, odpowiednik takiego naszego Żuka, w tym przypadku zrobiony na kampera. Jeździmy, śpimy w nim. No, w Polsce około 10 sztuk może jeździ, że kamper chyba jest tylko jeden. Bardzo dobra idea, dlatego że to konsoliduje ludzi, stwarza okazję do spotkań. To jest naprawdę piękna sprawa. Ostatnio z klubem poznańskim byliśmy w Saint-Dizier na zlocie klubów Citroena 2CV we Francji, gdzie było ponad 3000 samochodów. To jest zawsze okazja do spotkań w gronie takim międzynarodowym. Oczywiście czasami są problemy z komunikowaniem się, ale te samochody i pasja do tych samochodów właściwie to niwelują. Zbieramy się po to, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby razem posiedzieć w swoim towarzystwie, powymieniać się doświadczeniami i dobrze bawić. Jest to rajd rodzinny, więc gościmy w tym roku bardzo dużo rodzin z dziećmi. Także jest to rajd dla każdego. Nawet jeżeli nie masz Citroena, możesz do nas przyjechać.